Cześć. Słuchacie podcastu Demagoga, pierwszej polskiej organizacji fact-checkingowej. Zapraszamy Was na rozmowę o dezinformacji, fact-checkingu i walce z fake newsami. Another day, another lie, another conspiracy theory, another falsehood. Czy pan wie, co to jest profil fejkowy? Is fake news real? You are fake news. Nieprawda, nieprawda, nieprawda. Cześć, z tej strony Bartosz Pawłowski ze Stowarzyszenia Demagog. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Konieczny, czyli założyciel i Chief Information Security Officer portalu Niebezpiecznik, zajmującego się cyberbezpieczeństwem, skamami w internecie, wyciekami danych, pentestingiem, wszystkie rzeczy, które są związane z takim bezpieczeństwem komputerowym. Cześć Piotr. Cześć, witaj. W ostatnich tygodniach docierało do nas dużo informacji o różnych incydentach właśnie w tej cyberprzestrzeni. W Polsce to było to po prostu sprawa już na szczeblu rządowym i wyciekające maile od ministra Dworczyka. Przy okazji okazało się, że też były już w tej chwili minister zdrowia Wielkiej Brytanii również używał swojego prywatnego maila do komunikowania się w sprawach oficjalnych i to był jeden z powodów, dla którego musiał odejść. No oczywiście jeszcze myślę, wszyscy pamiętamy podobne afery związane z Hillary Clinton czy z innymi amerykańskimi politykami. Także myślę, że to jest coś, co po prostu cyklicznie do nas wraca. Nawiązując do tego, chciałem ci zadać pierwsze pytanie i zapytać, czy łatwiej jest się włamać na konto polityka, czy to w social mediach, czy to na skrzynkę mailową, niż takiego przeciętnego użytkownika internetu? A czy polityk nie jest przypadkiem przeciętnym użytkownikiem internetu? Znaczy ja wiem, że w naszym wyobrażeniu każdy wyobraża sobie posła jako takiego odpowiednio przeszkolonego i niezniszczalnego antyhakera. Natomiast niestety prawda jest taka, że każdy z nas, niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmuje, czy jest politykiem, czy jest wykładowcą na uczelni, czy jest zwykłym studentem, kierowcą autobusu, jest tak samo podatny na ataki teleinformatyczne, cyberataki. A wynika to z prostej rzeczy. My wszyscy w większości nie dorastaliśmy z tą technologią, uczymy się jej na bieżąco i niestety jeśli chodzi o cyber security, to zawsze atakujący są krok, jeśli nie dwa albo trzy przed ofiarami. Więc to jest tak naprawdę główny problem, że każdego, absolutnie każdego da się podejść i mówię to z czystą odpowiedzialnością jako człowiek, który na co dzień realizuje tego typu ataki włamania do polskich zagranicznych spółek z naszym zespołem, który na swoim koncie ma omamienie, czy też wykonanie ataków socjotechnicznych na pracowników działów bezpieczeństwa polskich banków, którzy ciężko im odmówić braku profesjonalizmu. Znaczy to są naprawdę osoby, które, inaczej powinienem powiedzieć, ciężko im odmówić profesjonalizmu, dlatego że to są osoby, które są w topie topów. To jest kwestia tylko tego, jaki pretekst wybierzemy do takiego ataku, kiedy ten atak przeprowadzimy, czyli czy to będzie odpowiednia forma i pod kogo się podszyjemy. I to jest wszystko, co trzeba zrobić. A Piotr, to w takim razie, tak patrząc na to z takiej troszeczkę, robiąc dwa kroki do tyłu i patrząc na te, powiedzmy, konta w internecie, na różnych portalach i tak dalej, rozumiem, że jeżeli chodzi o właśnie konta prywatne, tak, czyli taką skrzynkę mailową, czy nie wiem, konto na Facebooku, na Twitterze, wydaje się, że wszyscy mają mniej więcej takie same zabezpieczenia, tak, czyli tam wpisujemy jakieś hasło, czasami może jest jakaś podwójna autoryzacja, trzeba, nie wiem, wpisać hasło z SMS-a i wszystko wygląda mniej więcej podobnie. Natomiast zastanawiałem się, czy jeżeli... oprócz tego jest jeszcze ta socjotechnika, tak, czyli... Takie troszeczkę próba oszustwa, ale w taki sposób mniej techniczny, znaczy bardziej przez, nie wiem, rozmowę, przez wysłanie jakiegoś maila z pytaniem podchwytliwym, czy nie wiem, czy nawet przeczytanie hasła, które ktoś sobie zapisał na karteczce i przykleił do, nie wiem, pod klawiaturą. Ale oprócz tego powinien teoretycznie być, taka największa różnica między tymi przeciętnymi użytkownikami, czy przeciętnymi zjadaczami chleba, a osobami, które zajmują się czymś poważniejszym, tak? Czyli tak jak mówiłeś, na przykład są pracownikami jakiegoś dużego banku, operują dużymi sumami, czy są politykami i podejmują ważne decyzje, to wydawało się, że oni są oddzieleni przynajmniej jakąś nową, czy osobną siecią, czy powiedzmy jakimś takim wewnętrznym systemem, który na przykład miałby jakieś jeszcze dodatkowe zabezpieczenie. I czy te
dodatkowe wewnętrzne systemy, czy one mają jakąś taką, nie wiem, stosują nowszą technologię albo bardziej skomplikowaną, która powinna temu zapobiegać? To znaczy, na przykład, czy łatwiej byłoby, albo dlaczego łatwiej było się włamać na to konto, no facebookowe akurat, znaczy facebookowe żony ministra Dworczyka i jego skrzynkę mailową, niż na przykład na tę skrzynkę rządową? No i to jest doskonałe pytanie, ale bardziej w stronę atakujących. Generalnie tutaj, żeby może nakreślić perspektywę takiego atakującego, nie jest istotne, jaki element cyfrowego świata czy życia swojego celu zaatakujesz. Atakujesz każdy, który jest dostępny. Wiadomo, że w przypadku infrastruktury rządowej, która może być schowana, czy też w przypadku świata biznesowego, w przypadku infrastruktury korporacyjnej, ciężej będzie uzyskać do niej dostęp, bo pewne usługi są schowane. Natomiast to nie znaczy, że się ich nie atakuje. Też się je atakuje i też się je przejmuje. Tutaj myślę, że jednym z problemów, istotnych problemów jest to, że zaatakowany został polityk na swojej skrzynce prywatnej i tego ryzyka nie można wykluczyć, tak samo jak nie można politykom kazać przestać używać skrzynek prywatnych, każdy ma do tego absolutnie prawo, tylko problemem jest pewien prezent, który atakujący dostali. Atakujący dostali taki prezent, że na tej skrzynce akurat ministra Dworczyka znajduje się bardzo wiele maili, które, no tutaj niektórzy się już kłócą, tak, czy to jest korespondencja służbowa, czy to nie jest korespondencja służbowa, natomiast jest to po prostu korespondencja, która rzuca pewne światło na to, jak funkcjonuje ten polityk w swojej sferze zawodowej. I to jest coś, czym, jak widzimy teraz, bardzo ładnie można pograć po to, żeby zrealizować cele kampanii dezinformacyjnej. To jest oczywiście błąd pana ministra Dworczyka, że z prywatnej skrzynki korzystał i akceptował jakiekolwiek rozmowy. Natomiast jak widać, to nie jest tylko i wyłącznie jego błąd, bo ten błąd popełniają absolutnie wszyscy politycy. No może z pewnym wyłączeniem innych, co do których nie wiemy, ale jeśli spojrzymy na maile, które zostały opublikowane i pochodzą rzekomo ze skrzynki pana ministra, co do których autorzy tych wiadomości no nie zaprzeczają, że są ich autorami, no to mamy tam korespondencję również ze strony premiera, także z prywatnego adresu e-mail, jeszcze kilku innych osób, które coś do powiedzenia w naszym państwie mają. I ten problem nie dotyczy tylko i wyłącznie partii rządzącej, tak to nazwijmy, tylko dotyczy absolutnie każdego polityka. No ten sam błąd, czy takie samo zachowanie wykazują również politycy partii opozycyjnych. A z czego to wynika? Nie tylko i wyłącznie z tego, że tak jest łatwiej mieć wszystkie swoje maile w jednym miejscu, w interfejsie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni jeszcze zanim zostaliśmy posłem, tylko wynika to również z tego, że część polskich posłów, co jest dla mnie akurat no, paradoksem, bardziej obawia się polskich służb specjalnych, infrastruktury rządowej przygotowanej do tej komunikacji, niż jak widać zagranicznych służb i ataków z ich strony. No może teraz po tym incydencie z ministrem Dworczykiem to się zmieni, mam nadzieję, że to się zmieni. Natomiast też oczywiście jako osoba zajmująca się bezpieczeństwem, ja takie ryzyko posła opozycji, czy nawet partii rządzącej, związane z obawianiem się administratorów danej infrastruktury widzę i rozumiem. Natomiast zwracam uwagę na to, że problemu z wyciekiem maili nie mielibyśmy nigdy, gdyby jeden czy drugi poseł na swoim koncie prywatnym czy służbowym korzystał z szyfrowania poczty. No niestety tego posłowie nie stosują, a takie szyfrowanie nie zabezpieczyłoby oczywiście informacji na temat tego, kto z kim, kiedy i jak często koresponduje, czyli metadane dalej byłyby do wglądu i administratorów, i kogoś, kto włamałby się na taką skrzynkę, natomiast nie byłoby możliwe odtworzenie treści. A zwróćmy uwagę na to, że tutaj nie ma większego znaczenia, kto z kim koresponduje, bo no powiedzmy sobie na przykład tak znamienity w cudzysłowie polityk, chociaż może nie w cudzysłowie polityk, jak pan Putin, jednak maile być może, czy inną komunikację oficjalną utrzymuje z różnymi głowami państwa, natomiast nie wiadomo, o czym rozmawiają. I to, że ktoś się kontaktował z Putinem, wcale nie oznacza, że planował zamach na jakiegoś rosyjskiego opozycjonistę mieszkającego akurat w kraju tego polityka, prawda? To mogły być zupełnie inne kontakty. Tutaj jest pewna taka doza zaufania, czy też może braku zaufania odnośnie tego, czego ten kontakt dotyczył. Natomiast szyfrowanie daje nam gwarancję, jeśli jest dobrze wdrożone, tego, że ktoś, kto przejmie nasz kanał komunikacji, to nie tylko pocztę elektroniczną, przecież komunikować można się też
w inny sposób, nie będzie mieć taka osoba wglądu w treść, a to ta treść jest najważniejsza, ta treść teraz jest publikowana przez media, ta treść teraz jest roztrząsana przez partie opozycyjne, przyjaciół i wrogów ministra i to jest pewnie coś, co no, każdy chciałby zachować dla siebie, absolutnie każdy ma prawo do prywatności swojej korespondencji, niezależnie od tego, jakim środkiem komunikacji tej korespondencji daje swój upust. Jeżeli ja dobrze kojarzę, to chyba na przykład na Gmailu taką szyfrowanie wiadomości może chyba każdy włączyć i to zdaje się nie jest jakoś bardzo skomplikowane. No jest skomplikowane. Szyfrowanie wiadomości wymaga, jest kilka standardów, tak, ale jeden z takich bardziej popularnych to jest standard oparty o protokół GPG, PGP, czyli możliwość szyfrowania kluczami odbiorcy. Co już brzmi skomplikowanie i niestety jest skomplikowane, dlatego że nawet informatycy, ludzie zajmujący się zawodowo IT, mają problem z ogarnięciem tego, jak to funkcjonuje, jak to poprawnie działa, jak się wymieniać kluczami. No a poza tym jest ten problem, że ta druga strona korespondencji, komunikacji też musi korzystać z tego rozwiązania. A no to nie jest popularne rozwiązanie, więc najpierw musielibyśmy wszystkich przekonać do tego, żeby odpowiednio sobie to wdrożyli, a i tak jest jeszcze ryzyko, że jak ktoś przejmie kontrolę nad ich urządzeniem, gdzie te klucze są trzymane, no to wtedy też może zdeszyfrować tą komunikację. No i tutaj wydaje się, że prostszym rozwiązaniem dla osób, które chciałyby zachować prywatność swojej korespondencji, czy raczej poufność tej korespondencji, byłoby jednak skorzystanie z komunikatora szyfrowanego, który tą niejako warstwę szyfrującą ma wbudowaną w siebie, niewidzialną dla użytkownika i z założenia ktoś, kto instaluje aplikację takiego komunikatora, te klucze kryptograficzne, trudne w obsłudze, on je generuje automatycznie, on je transparentnie, nawet nieświadomie ze swojej strony wymienia z innymi uczestnikami danej korespondencji, więc tutaj jakby aplikacja komunikatora robi za nas tą skomplikowaną robotę, ukrywając przed nami te zdobycze matematyki tak naprawdę, dzięki której jesteśmy w stanie się bezpiecznie komunikować. Aha, czyli zdecydowanie bezpieczniej byłoby użyć czegoś takiego jak Signal do wymieniania się takimi poufnymi wiadomościami, bo tak naprawdę, żeby te wiadomości odzyskać później, czy żeby ktoś je przeczytał, kto nie powinien ich czytać, to musiałby się dostać do telefonu tam i odblokować. No najpierw sam telefon, później odblokować aplikację. Tak. I gorzej bokiem. I tutaj właśnie trzeba też wspomnieć o tym, że nie ma w bezpieczeństwie wskazania na to, że jedno jest bezpieczniejsze od drugiego w 100% i zawsze. Ponieważ znamy też przypadek, na przykład Sławomira Nowaka, który korzystał z szyfrowanych komunikatorów, ale ponieważ udało się przejąć kontrolę nad jego urządzeniem, jego smartfonem, to dostęp do treści tych rozmów był organom ścigania znany. No i tu zwracam uwagę na to, że korzystanie z szyfrowanych komunikatorów, czy jakiejkolwiek szyfrowanej korespondencji, to jest tylko jeden z kroków, który należy zrobić, żeby tą poufność osiągnąć, dlatego że musimy jeszcze wtedy właśnie zadbać o odpowiednią ochronę naszego urządzenia przed fizycznym dostępem. Jeśli ktoś ma dostęp do naszego komputera czy smartfona, no to jest z nami. Jeśli ktoś patrzy nam przez ramię, no to widzi dokładnie to samo, co my widzimy. Także no, przed tymi ryzykami musimy się dodatkowo zabezpieczać, żeby mieć tą gwarancję tej poufności, ale jest jeszcze jeden problem związany no, z tym, że te komunikatory bardzo często ludzie konfigurują w taki sposób, że rozmawiając o poufnych rzeczach, zostawiają sobie historię komunikacji z miesiąca, dwóch miesięcy, sześciu miesięcy, a przypomnijmy, że wspomniany przez ciebie Signal ma taką opcję, która pozwala ustawić w trakcie rozmowy automatyczne znikanie wiadomości, co 15 sekund, 30 sekund, minutę, dwie minuty, dzień, tydzień, 7 dni, czyli my wybieramy ten okres, w którym czujemy się komfortowo i no, nie da się wykraść komuś z urządzenia czegoś, czego na tym urządzeniu nie ma. Więc jeśli zniknie i to oprogramowanie dba o to, żeby zniknęło coś z tej korespondencji, to my mieliśmy tą poufną rozmowę, po pewnym czasie ona faktycznie staje się poufna, ponieważ po prostu znika, zostaje tylko i wyłącznie w naszych głowach. Natomiast też weźmy poprawkę na to, że w zależności od tego, jakiego mamy atakującego po drugiej stronie, mitycznie brzmiącego atakującego, no to ten atakujący może również dopuścić się rękoczynów. No, w naszej branży najbardziej skuteczna metoda wyciągania poufnych informacji nazywa się kryptoanaliza
gumową pałką, czyli bij do momentu, kiedy ktoś w końcu ci nie powie tych informacji, tych sekretów, które przed tobą zataił, które mogą być skasowane, no ale on się z nimi zapoznał, więc je ma w głowie, no i prędzej czy później ci powie, bo go po prostu boli, tak, albo boli bliską mu osobę, ale to chyba nie jest podcast na temat tego, jak wyglądają techniki przesłuchiwania, czy też pozyskiwania informacji, więc zostawmy może to na kolejny odcinek. Bardzo się cieszę, że powiedziałeś o tych znikających wiadomościach, bo właśnie chciałem też powiedzieć, że to jest chyba następna różnica między komunikatorami a e-mailami, bo jednak kiedy piszemy e-maila, to tak naprawdę zapisujemy wszystko z jednej strony w tej nitce, w tym threadzie, gdzie po prostu wszystkie maile są poniżej i można odczytać całą historię korespondencji do kilku miesięcy wstecz. Po drugie, te maile zawsze się zapisują, czy w wysłanych, czy gdzieś tam. No i tak naprawdę są u wszystkich, którzy byli załączeni tam, czy w tym CC, DW, jakkolwiek by tego nie nazwać. A tym bardziej, jeżeli ktoś jeszcze używa, nie wiem, czy jakiegoś systemu CRM, czy śledzenia maili, to prawdopodobnie to się mogło zapisać jeszcze gdzieś indziej. Także to jest zostawianie za sobą śladów na wszystkie możliwe sposoby. Widzisz, tutaj tak naprawdę dotykasz problemu, który jest bardzo dużym problemem branży bezpieczeństwa. To jest problem tak zwanej wygody, która nigdy nie idzie w parze z poziomem bezpieczeństwa. Bo wygodnie jest mieć korespondencję mailową, na przykład właśnie w CRM-ie, który wspomniałeś. Wygodnie jest ją mieć w historii, żeby móc ją łatwo wyszukać, przywołać. Wygodnie ją mieć w wątku mailowym, żeby cofnąć się i po kilku miesiącach takiej długiej nitki zobaczyć, o czym my tak naprawdę rozmawialiśmy na początku, czyli jakie były ustalenia. Natomiast niestety nie idzie to w parze z poziomem bezpieczeństwa, jeśli zależy nam na poufności. Dlatego też nie ma idealnych rozwiązań, jeśli chodzi o bezpieczeństwo komunikacji. To trzeba dostosować do funkcji pełnionej przez daną osobę, poruszanych tematów, czy też właśnie tego, jakie mamy zagrożenia, czyli kto potencjalnie, jakimi metodami mógłby chcieć od nas pewne informacje wydobyć. No trochę inaczej będzie się komunikował prezydent, trochę inaczej będzie się komunikował ten przeciętny, trzymajmy się już tego porównania, kierowca autobusu, a trochę inaczej będą się komunikowali terroryści czy handlarze narkotyków. Tak? No każdy z nich ma jakieś potrzeby prywatnościowe czy poufnościowe, ale z naruszaniem tych potrzeb wiążą się zdecydowanie inne konsekwencje. Więc te metody zabezpieczania trzeba odpowiednio dobrać. I jest olbrzymi problem, jeśli chodzi o świadomość wśród osób korzystających z technologii, co do tego, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje urządzenia i komunikację w taki sposób, żeby jednak tej wygody nie stracić, czyli zmaksymalizować poziom ochrony przed atakami, przed wyciekiem informacji, a jednocześnie zminimalizować niedogodności związane z tym, że to bezpieczeństwo wyższe my posiadamy. Skrzynkę mailową też możesz tak skonfigurować, że maile po wysłaniu znikną, tak? Nie będą zapisane. No natomiast prawie nikt tego nie robi, tak? Z oczywistych i jakby zrozumiałych powodów. Natomiast prawie każdy zdaje sobie sprawę, kiedy będzie rozmawiać o czymś, co jest dla niego istotne. I tutaj powinien być tak naprawdę ten włącznik, kiedy zapala nam się czerwona lampka w głowie i mówimy, wiesz co, to może szczegóły tego kontraktu, czy aspekt takiego i takiego projektu w takich ramach, przedyskutujmy innym, bezpieczniejszym kanałem komunikacji. I to powinno być coś, do czego no już dzisiaj każdy powinien być przygotowany, bo WhatsAppa czy Signala, naprawdę większość osób, które poważniej myślą o ochronie bezpieczeństwa informacji, prawdopodobnie i tak już ma zainstalowanego. Piotr, to w takim razie chciałem cię zapytać, już z perspektywy takiej, trochę wchodząc głębiej, z perspektywy pentestera, jeżeli byśmy patrzyli na zabezpieczenia tych najpopularniejszych serwisów, to znaczy, no jeżeli chciałbyś włamać się na jakieś konto na Facebooku, Twitterze, nie wiem, Gmailu, Outlooku, tym takim sposobem, no bez używania jakiejkolwiek socjotechniki, bez używania gumowej pałki, tak? Dokładnie, bez używania gumowej pałki, to czy to tak naprawdę ma jeszcze jakiś sens? Czy to nie jest tak, że te zabezpieczenia są na tyle skomplikowane, że złamanie ich zajęłoby, no może poza wykorzystywaniem jakichś takich błędów, no tych tak zwanych zero days, czy jakiejś podatności tych aplikacji webowych, które, no, że tak powiem, są już w zupełnie innym miejscu, nie dotyczą bezpośrednio tego próbowania wpisania jakiegoś tam hasła, tak? Czy na przykład, nie wiem, no, to nie chciałbym od razu używać bardzo skomplikowanych słów, czy tam na przykład tej, no, tak zwanego SQL injection, czy, bo to rozumiem, że już te największe serwisy generalnie nie są na to podatne, bo to też dosyć popularny sposób na włamywanie się. Otóż to w dzisiejszych czasach, kiedy mówisz, przywołałeś Facebooka, tak? To jest instytucja, która ma
olbrzymią kadrę pracującą 24 godziny na dobę, żeby zapewnić bezpieczeństwo ich usługom, ich serwerom. Co nie oznacza, że to bezpieczeństwo jest stuprocentowe. Nikt nie mówi o stuprocentowym bezpieczeństwie, bo świadome osoby zdają sobie sprawę z tego, że to nie jest możliwe do zapewnienia. Natomiast ten monitoring infrastruktury powoduje, że Facebook jest wygranym, i podobnie Gmail, oczywiście inne wielkie firmy, w stosunku do mojego prywatnego serwera pocztowego. Bo w momencie, kiedy ja i Facebook korzystamy z tego samego oprogramowania, bo korzystać możemy, to oni nie mają swoich jakichś tajnych rozwiązań, to bardzo często jest po prostu znany, dobry i sprawdzony, odpowiednio skonfigurowany open source. Każdy może zrobić to, co zrobił Facebook pod kątem jakby przygotowania tej infrastruktury. Natomiast nie każdy ma zasoby, żeby ją 24 godziny na dobę najlepszymi specjalistami monitorować, stale testować i zwracać uwagę na to, że jak na jakiejś liście mailingowej gdzieś na końcu internetu w Indiach pojawi się post, który właśnie znalazł jakiś błąd w tym oprogramowaniu, to że my do tego w ogóle A, dotrzemy szybciej niż przestępcy, mało prawdopodobne, B, szybko zareagujemy, gdzie to będzie czwarta czy piąta w nocy. Dlatego też outsourcing pewnych usług ma sens, bo mamy wykwalifikowane zespoły, które zajmują się 24 godziny na dobę bezpieczeństwem. Inwestują w programy tak zwane bug bounty, czyli Facebook wprost mówi, zresztą nie tylko Facebook, tak? Słuchajcie, hakujcie nas. My dajemy wam na to zgodę. Ba, my wam zapłacimy, jeśli znajdziecie błędy, tylko musicie je etycznie zgłosić. Jest taki program Bug Bounty na Facebooku, który też oczywiście powoduje, że część osób, być może niezdrowo zainteresowanych bezpieczeństwem, ma możliwość w miarę legalnie pozyskać zarówno dodatkowe fundusze, jak jeszcze przy okazji trochę sławy, no i rzeczywiście sobie pohakować w cudzysłowie. Ale też zdarzają się zero day, o których wspomniałeś, czyli agencje rządowe, a akurat incydent ministra Dworczyka powinniśmy rozpatrywać na tym poziomie, gdzie przeciwnikiem nie jest zwykły Kowalski, tylko przeciwnikiem jest rządowy haker innego kraju, pracownik prawdopodobnie jakiejś służby bezpieczeństwa, który pracuje w departamencie IT. Jego zadaniem jest pozyskiwanie z elektronicznego wywiadu informacji technikami ofensywnymi i taka służba po pierwsze ma budżet, po drugie ma odpowiedni też workforce, czyli pracowników, którzy od 8 do 16 na etacie jedyne co robią, to hakują, tak? Oni mają rozwiązania, które są dystrybuowane pomiędzy pracownikami służb bezpieczeństwa. Bardzo często nasze służby czy służby sojusznicze też mogą mieć te same rozwiązania, natomiast naboje do tych rozwiązań często są kupowane na oficjalnym i nieoficjalnym rynku, gdzie jak ktoś znajdzie błąd w serwerze pocztowym wykorzystywanym na świecie, być może również przez Facebooka, Google, czy właśnie takiego Piotra Koniecznego na prywatnym serwerze, no to tego błędu nie zgłasza Facebookowi, bo on nie chce mieć $1000 z tego programu Bug Bounty, tylko on woli go sprzedać odpowiedniej firmie, tak zwanemu brokerowi Zero Dayów, który za taki błąd jest w stanie zapłacić nawet 150 tysięcy dolarów, a następnie ten broker zarobi na tym 2 albo 3 razy tyle, bo sprzeda go tylko i wyłącznie do służby Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, albo Rosji, albo Polski, gdziekolwiek, tak, gdzie będzie nabywca. I te służby, tego typu rozwiązanie wykorzystają do tego, żeby realizować, podkreślmy, zgodne z ich prawem działania, tak? Rządowi hakerzy nie łamią prawa, bo oni działając w komórce, którą można utożsamiać tak naprawdę z wywiadem elektronicznym, mają, można powiedzieć, ten license to kill. Oni mają możliwość, może nie tyle zabijania przez internet, tak? Chociaż to dzisiaj też jest możliwe, tylko pozyskiwania informacji właśnie z wykorzystaniem tych technik ofensywnych, które gdyby zwykły śmiertelnik wykorzystywał, to po prostu naruszałby prawo w Polsce, kodeks karny, oczywiście z pewnymi tam wyłączeniami, bo w Polsce mamy takie możliwości wykorzystywania technik ofensywnych i nie pójścia do więzienia za to, że gdzieś się włamaliśmy, jeśli spełnimy pewne warunki takie właśnie a la bug bounty, więc to też jest zagrożenie. Nigdy nie ma stuprocentowego bezpieczeństwa. Musimy o tym pamiętać, dlatego też ta warstwa dodatkowej ochrony, nie bazowania na samym oprogramowaniu czy infrastrukturze, a szyfrowaniu komunikacji za pomocą kryptografii, to jest coś, co jest tą ostatnią deską ratunku, że jeśli ktoś się włamie na serwery Facebooka, albo nawet nie włamie, tylko zapłaci pracownikowi, który ma do nich dostęp, to też się przecież zdarzało w przeszłości. Dane są wynoszone i z banków w Polsce, i z Twittera. Przecież mieliśmy głośny incydent
około, myślę, roku temu, gdzie przejęte zostały konta bardzo wielu znanych osób na Twitterze, nie dlatego, że te osoby zostały zaatakowane, zmanipulowane, tylko dlatego, że pracownik Twittera, który miał administracyjny dostęp do tych kont, no niestety, swoje uprawnienia oddał atakującym. Inna sprawa, czy on sam został zmanipulowany, czy po prostu przytulił jakieś wynagrodzenie większe niż to, które w Twitterze zarabiał za to, żeby swoimi danymi dostępowymi do odpowiedniego panelu się po prostu podzielić. Tutaj zwracam uwagę na to, że każdy, kto świadomie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa i poufności, powinien zakładać, że każda infrastruktura, z której korzysta, czy swoja, czy cudza, jest po prostu niezaufana i w związku z tym należy maksymalnie pełnie szyfrować swoją komunikację, czyli wykorzystywać ten tak zwany standard end-to-end encryption, czy to właśnie przez PGP, GPG, wymieniać się tymi kluczami, korzystać z komunikatorów, które robią to za nas automatycznie, albo innego tego typu oprogramowania. Myślę o tym tak z perspektywy takiego właśnie codziennego korzystania z tego wszystkiego. Ja wiem, że to byłoby na pewno bardzo przydatne, a na pewno jak się robi coś poważnego, właśnie zainwestować te kilka, nie wiem, kilka dni, może jakieś szkolenie, może poprosić kogoś o pomoc, żeby pomógł w ustawieniu szyfrowania, czy nie wiem, jakiegoś dodatkowego klucza do konta, czy wymyśleniu trochę lepszego hasła, zabezpieczeniu się, no nawet usunięciu części informacji z internetu. Czy twoim zdaniem te no w tej chwili dostępne, powiedzmy, takie popularne sposoby na zabezpieczanie konta, czyli to jest, no, konkretnie chodzi mi chyba o to podwójną autoryzację, to tak zwane 2FA, to znaczy to, że logujemy się na przykład na maila, wpisujemy hasło, a później jeszcze musimy potwierdzić to za pomocą aplikacji, albo wpisać kod z SMS-a, albo na przykład zadzwoni do nas automatyczna sekretarka i poda nam ten PIN, który też musimy przepisać. Czy to jest coś, co realnie zwiększa nasze szanse na obronę? Zwiększa jak najbardziej. Każde zabezpieczenie zwiększa nasze szanse na obronę, a raczej chroni nas przed pewnym zakresem ataków. Natomiast no, dwuetapowe uwierzytelnienie, które przywołujesz, dwuskładnikowe uwierzytelnienie, dwuskładnikowe logowanie, bo nazw jest wiele, ale generalnie ten drugi składnik też da się wyłudzić na fałszywej stronie. Przykładowo, odnosząc się z powrotem do sprawy ministra Dworczyka, pojawiły się informacje, że on, korzystając z konta na Wirtualnej Polsce, co zresztą jest w oficjalnym oświadczeniu Wirtualnej Polski, nie korzystał z tego dwuetapowego uwierzytelnienia, chociaż Wirtualna Polska ma coś takiego w swojej jakby ofercie i za darmo to udostępnia, nazywa się to one login, tak, jeden login. No ale my pokazaliśmy w artykule na Niebezpieczniku, że ten czynnik drugi logowania w takiej implementacji, w jakiej ma go Wirtualna Polska, też da się wyłudzić. To wcale nie ochroni osoby przed phishingiem, który dzieje się w trybie jakby rzeczywistym, tak, czy jak nas ktoś atakuje, my damy się zmanipulować i się logujemy, to on nam może podstawić fałszywą stronę i poprosić nas nie tylko o login i hasło, czyli ten pierwszy krok uwierzytelnienia, ale również później o kod generowany przez aplikację, czy zmusić nas do tego, żebyśmy na swoim telefonie nacisnęli tak, loguje się, no bo przecież my się logujemy, tak? A więc to jest jak najbardziej możliwe do obejścia. Jedyna forma, która nie jest podatna na obejście, na wyłudzenie, na oszukanie, na ominięcie, to jest wykorzystanie drugiego składnika, czyli dokładnie tej dwuetapowego uwierzytelnienia, dwuetapowej autoryzacji, ale z wykorzystaniem czegoś takiego, co nazywa się klucz U2F. I to na dzień dzisiejszy jest jedyne rozwiązanie, które polecam absolutnie każdemu, żeby sobie taki klucz nabył, koszt około 150 zł, a nawet nabył sobie dwa takie klucze, a nawet nabył sobie 20 takich kluczy i sprezentował je swoim najbliższym, najbardziej drogim znajomym, dlatego że przecież te osoby też mają informacje na nasz temat. Co z tego, że my się zabezpieczymy, jak szereg informacji, korespondencji jest również na ich kontach i ona również może wyciec. Przykładem jest pan premier Morawiecki, któremu no, nie włamali się na konto i nie wyciekli korespondencji, ale mimo wszystko maile, które do Dworczyka pisał, są publicznie znane, no bo Dworczyk je miał. Więc należy chronić każdą stronę korespondencji, każdą stronę komunikacji. I ten klucz jest niewielkim wydatkiem w stosunku do problemu czy kosztów, kłopotów, jakie możemy mieć, kiedy ktoś nam się, mówiąc już kolokwialnie, wbije na skrzynkę mailową, przejrzy sobie jej zawartość często z kilkunastu lat do tyłu, a przy okazji jeszcze za jej pomocą poresetuje hasła do szeregu innych kont, które są dla nas być może bardziej kluczowe, które zachowują, tak, czy mają dostęp do naszych pieniędzy, innych informacji. I to jest tak naprawdę tragiczne, więc każdemu polecam, jeden taki klucz można sobie kupić, skonfigurować na mailu. Jeśli wasza skrzynka pocztowa nie
wspiera takich kluczy, przykład WP, to zmieńcie tą skrzynkę na taką, która wspiera te klucze, bo żyjemy w XXI wieku, no jest wstyd po prostu, jeśli ktoś tego typu rozwiązania nie zapewnia i uważa, że jest bezpieczny, bo nie jest bezpieczny, jeśli takich kluczy nie wspiera. Wspiera je również Facebook, wspiera je również szereg innych serwisów, między innymi Twitter, także w każdym tym miejscu można jeden i ten sam klucz sobie ustawić, albo ustawić równocześnie dwa klucze, gdyby nam się pierwszy gdzieś tam zagubił, zginął. Te klucze działają na komputerze, one działają również na urządzeniach mobilnych, więc naprawdę nie widzę powodu, żeby z tego nie korzystać, poza jednym, tak, no wydatkiem tych 150 zł, no ale wiele rzeczy mamy w internecie za darmo. To może za jedną chociaż zapłaćmy, zwłaszcza, że to jest coś, co leży u fundamentów bezpieczeństwa naszego internetowego. Warto. No, dlatego też polecamy wszystkim słuchającym śledzenie kontów niebezpiecznika w mediach społecznościowych, bo wiem, że ostatnio mówiłeś właśnie o tym kluczu U2F, który no, po prostu była dobra promocja. Można było nabyć te klucze za całkiem atrakcyjną cenę, więc na pewno byłoby warto. Piotr, już tak zmierzając powoli do końca, chciałbym cię zapytać po prostu o rekomendacje. To znaczy, o czym powinniśmy pamiętać? Czy na przykład powinniśmy zmieniać hasło co miesiąc, dwa miesiące? Kiedyś wydawał się to standard, ale właśnie ostatnio pojawiły się informacje, że niekoniecznie. Czy ustalając hasło powinniśmy wymyślać skomplikowane ciągi znaków? Może używać jakiegoś menadżera haseł? Co powinno być w takim zestawie kilku najważniejszych rzeczy użytkownika internetu? Ja nie lubię się powtarzać, ponieważ to pytanie na przestrzeni ostatnich tygodni zadawało nam wiele osób, to przygotowaliśmy taki film. Film, który trwa 12 minut i nazywa się 5 porad bezpieczeństwa, jak zabezpieczyć swoją skrzynkę pocztową. Jeśli macie notatki do tego podcastu, to poproszę cię o to, żebyś w notatkach ten film umieścił. On jest na YouTubie, można go sobie wyszukać na naszym kanale, jest za darmo dostępny. I tam krok po kroku, przez 5 porad przechodzimy i mówimy o tych rzeczach, które są istotne. W dużym uproszczeniu i skrócie, żeby nie zajmować teraz 12 minut, powiem, że jedną z tych porad jest to, o czym już mówiliśmy, czyli ustawienie takiego klucza, ale poświęcamy też tam czas na to, żeby powiedzieć, jak zarządzać tymi hasłami, jakie te hasła faktycznie powinny być, bo przede wszystkim one powinny być długie i unikatowe, czyli różne do każdego serwisu, ale jak ktoś ma 500 serwisów albo 2000 serwisów, bo zakłada konta absolutnie wszędzie, co dzisiaj wcale nie jest takie dziwne, no to oczywiście nie będzie pamiętał tych różnych haseł, bo wy nie musicie, drodzy słuchacze, pamiętać swoich haseł, poza dwoma, tak, do komputera i do takiego rozwiązania, takiego oprogramowania, o którym też już wspomniałeś, czyli do menadżera haseł. Rozwiązania, które jest darmowe, działa wszędzie i służy do tego, żeby nam bezpiecznie te hasła generować, dbać o to, żeby były różne i długie i żeby je wpisywać za nas, co też pomaga chronić się przed phishingiem, bo część z menadżerów haseł nie wpisze hasła podczas logowania, jeśli będziemy na błędnej stronie, czyli takiej stronie, która ma literówkę w nazwie domeny, takiej stronie, która jest fałszywa, która jest podstawiona przez przestępców, więc no warto z tego skorzystać. Ale to nie wszystko, bo trzeba jeszcze zabezpieczyć dostęp do skrzynki pocztowej, trochę można powiedzieć od drugiej strony, tak? Są w niektórych systemach pytania kontrolne, na które ludzie odpowiadają po wymyśleniu tego silnego hasła, skonfigurowania klucza i zabezpieczeniu swojej poczty, mają pytanie przypominające hasło "Twój ulubiony kolor". I odpowiedź jest czarny. Tak, no nie jest to dobry pomysł, bo atakujący, jeśli będzie mieć możliwość skorzystania z tej łatwiejszej drogi dojścia do systemu, czyli na przykład poprzez nadużycie, zresetowanie hasła poprzez odpowiedź na pytanie kontrolne, no to tą ścieżkę wybierze, to jest naturalne, tak? No, dziwne by było, gdyby tego nie zrobił, natomiast spora część osób o tym zapomina. Dwa, to są jeszcze maile, które często ludzie ustawiają jako tak zwane maile awaryjne, czy numery telefonów, które podpinają do kont, zapominając o tym, że dzisiaj bardzo prosto można wyrobić duplikat karty SIM. Nam się to udało zrobić dwóch operatorów. Swoją drogą na Niebezpieczniku też mieliśmy ostatni artykuł na temat nadużycia procedury duplikatu karty SIM tylko i wyłącznie po znajomości PESEL-u i numeru telefonu abonenta sieci T-Mobile. Także no, takie rzeczy się zdarzają. Trzeba je wziąć pod uwagę. Jeśli ktoś ma podpięty numer telefonu pod swoje konto, to zwróćcie uwagę, że większość kont oferuje reset dostępu do konta poprzez wysłanie SMS-a na wasz numer
ze specjalnym kodem. No jeśli ktoś zrobi duplikat karty SIM, a w T-Mobile można było, mam nadzieję, że zostało to już usunięte, wykonać taki atak w zasadzie w przeciągu 15 sekund, kupując niezarejestrowany starter anonimowo na stacji benzynowej, no to przejmujemy czyjś kod resetu, wchodzimy mu na maila, jesteśmy na mailu, potem restartujemy inne dostępy, odcinamy taką osobę, możemy ją szantażować, możemy ją podglądać, możemy wreszcie przejmować jej konta w giełdach kryptowalut, bankach i w wielu innych miejscach, które niestety opierają swoje bezpieczeństwo też na tym numerze telefonów. I to, tak w dużym skrócie, jest sporo rzeczy, na które niestety trzeba zwrócić uwagę. Ja to mówię z bólem serca, bo jako osoba zajmująca się bezpieczeństwem, oczywiście chciałbym, żeby była jedna złota rada, którą bym teraz ładnie wygłosił i powiedział, słuchajcie, no musicie zrobić tylko jedną rzecz. Ale niestety, tych rad jest często 20-30 w zależności od tego, z jakich rozwiązań, z jakich usług, z jakich narzędzi i urządzeń my korzystamy w naszym życiu. No i oczywiście, bazując na tym, jak bardzo my chcemy te nasze informacje zabezpieczyć, bo być może część osób, która nas słucha, mówi, ja nie mam nic ważnego, kto by mnie chciał zhakować? No i ja mówię, poczekaj, aż ci ktoś zaszyfruje dysk twardy, to wtedy dopiero zrozumiesz, że ludzi dzieli się na trzy grupy, tak? Tych, którzy robią kopię bezpieczeństwa, tych, którzy będą je robić, jeśli dojdzie właśnie do takiego incydentu i zdadzą sobie dopiero wtedy sprawę, jak to jest istotne, jak ważne są te dane, jak im się nie chce powtarzać tego, co robili przez ostatnie trzy dni, pracując nad jakimś projektem, nawet być może z perspektywy kolejnego tygodnia mało ważnym. No i ta trzecia grupa to są ci, którym wydaje się, tu kieruję do tych wszystkich, którzy się teraz uśmiechają, a ja robię kopię bezpieczeństwa, to jestem bezpieczny. Nie. Dopóki nie odtworzysz takiej kopii, nie zweryfikujesz, że ona faktycznie poprawnie działa tak, jak sobie to wyobrażasz, to nie jesteś bezpieczny, bo na przykład część osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że robiąc backup, kopię bezpieczeństwa swojego telefonu, często w tym backupie nie ma wszystkich informacji i na przykład tych kluczowych, jednorazowych haseł generowanych przez pewne aplikacje tam nie będzie. Więc odzyskamy dane po utracie telefonu, ale odzyskamy bez kluczowych rzeczy, które nas blokowały, jeśli chodzi o dostęp do innych usług i kont. Także przetestujmy to, zróbmy sobie, tak jak przed świętami niektórzy sprzątają, to zróbmy sobie jeden dzień w roku na taki atak zombie, symulację ataku zombie, kiedy udajemy, że nam telefon się zepsuł, został skradziony, wpadł do jeziora, cokolwiek, tak? No i musimy zrestartować nasze cyfrowe życie. Dopiero wtedy sobie zdamy sprawę, jak trudne to jest, jak nie mamy naszego telefonu, nie mamy dostępu do naszej karty SIM, nie pamiętamy tych haseł, nie mieliśmy kopii bezpieczeństwa, no i generalnie co robić, w jakiej kolejności. Niech każdy przez to przejdzie, będzie mądrzejszy. Lepiej nie budzić się z ręką w nocniku. Tak pewnie jako taką już troszeczkę zapowiedź, chciałem podać jeszcze taką wiadomość, może już dla słuchaczy, żeby sobie sami sprawdzili. Wiem, że to jest też w miarę świeże, więc jestem przekonany, że niebezpiecznik tym się będzie zajmował. Ostatnio gruchnęła informacja, że taka izraelska firma Transmit Security otrzymała rekordowo wysokie finansowanie na to, żeby opracować systemy do bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, nie wymagające haseł. I teraz, czy im się uda, czy nie, już jakieś tam pierwsze produkty mają. Na pewno dużo osób będzie tym zainteresowanych. Myślę, że warto będzie o tym poczytać, więc jeżeli też chcecie się czegoś dowiedzieć, sprawdzić, o czym ludzie myślą i czy do końca życia będziemy wpisywali skomplikowane hasła, to właśnie polecam się wczytać w ten temat. Piotr, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Myślę, że to było bardzo dużo fajnych informacji, które nawet jeżeli nie zmuszą naszych słuchaczy do tego, żeby od razu się zabezpieczyli, to przynajmniej sprawią, że będą tego trochę bardziej świadomi i że zrozumieją, że jednak cyberbezpieczeństwo to trochę tak jak z zamykaniem domu na klucz, tak? Czy zamykaniem okien, kiedy wychodzimy. Jednak trzeba przejść przez cały dom i się upewnić, że one wszystkie są zamknięte, bo inaczej możemy zostać okradzeni. Tak, a czasami postawić strażnika z dużym, długim pistoletem przed wejściem i 10 psów. Tak, tak. I ewidentnie, jeżeli chcemy się upewnić, że wszystko będzie okej, to tak. To właśnie psy, strażnika, kamery, dwa dodatkowe zamki. I to naprawdę nigdy nie można być zbyt bezpiecznym. Tak, tylko że wtedy ryzykujemy to, że sąsiedzi zaczną myśleć, jak kto tam mieszka. Być może ci sąsiedzi, którzy są agentami obcego wywiadu, powiedzą, tu mieszka ktoś interesujący i w ten sposób ściągniemy na siebie duży czerwony celownik. To oczywiście mówię w żartach, natomiast trzeba pewne rzeczy wyważyć i to jest najtrudniejsze. Na to nie ma złotej rady i złotego rozwiązania, więc każdy z nas musi sobie zdać sprawę z tego, co ma w życiu najważniejsze, w tym cyfrowym życiu. Kto chciałby mu to zabrać? Czy partner, partnerka, któremu nie ufa z jakiegoś powodu?
czy potencjalny złodziej, czy na przykład ktoś, kto no, już reprezentuje tego bardziej wykwalifikowanego atakującego i tak musi dobrać zarówno budżet, jak i środki ochrony, żeby przed tym atakującym, którego się spodziewa, jak najlepiej się zabezpieczyć. Nie każdy musi zabezpieczać się przed atakami rządowych hakerów. Wręcz powiedziałbym, że 99,9% osób, które nas słuchają, nie musi. No ale politycy powinni. Tak, politycy powinni. Nie wiem, czy nas też słuchają, ale jeżeli tak, to trzymamy kciuki, żeby już się trochę bardziej pilnowali. Tak, zwłaszcza, że ja pozwolę sobie na bezwstydną kryptoreklamę na koniec, dlatego, że my po atakach też o tym nie powiedzieliśmy, ale te ataki przecież one się nie zaczęły w tym tygodniu, tak? Czy dwa tygodnie temu. My po trzeciej czy czwartej fali ataków, które de facto trwają od roku na polskich polityków, doszliśmy do wniosku, że no miarka się przebrała. I w momencie, kiedy konto posła Suskiego zostało zhakowane, powiedzieliśmy, że słuchajcie, drodzy politycy, jeśli macie tylko maila w domenie sejm.gov.pl, napiszcie do nas na adres sejm@niebezpiecznik.pl. My wam damy całkowicie darmowy, bezpłatny dostęp do wszystkich naszych szkoleń z cyberbezpieczeństwa, które możecie sobie w formie filmików obejrzeć. Ta oferta jest dalej aktualna. Około setka posłów została już przeszkolona, czyli skorzystała z tej oferty, no ale posłów mamy więcej niż 100 i wypadałoby, żeby w końcu niektórzy z nich no, zadbali o ten swój cyfrowy świat. My zachęcamy, żeby posłowie tymi materiałami dzielili się i oglądali je wspólnie ze swoją rodziną, bliskimi im osobami, żoną, mężem, córką, synem, rodzicami, czy nawet bliskimi przyjaciółmi. Dlatego, że trzeba o tym też jasno wspomnieć, nie tylko VIP-y, politycy są na celowniku. Atakuje się wszystkie powiązane z nimi osoby, między innymi dlatego, jak już wcześniej wspomniałem, że te powiązane osoby też mają informacje na temat naszego celu, naszego polityka, które potencjalnie mogą być interesujące albo mogą go skompromitować. W przypadku ministra Dworczyka przecież rykoszetem, można powiedzieć, oberwała jego żona, która też została wykorzystana do kampanii manipulacji i jak najbardziej jest to zrozumiałe, że ona jest na celowniku rządowych hakerów z racji tego, czym zajmuje się jej mąż. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, zwłaszcza te osoby, które w tej naszej nomenklaturze są nazywane HVT, High Value Target, czyli takie cele, które warto przywalić, jeśli się jest rządowym hakerem obcej służby wywiadu. Słuchaj, wiesz co, no, powiem ci, że mnie pozytywnie bardzo zaskoczyłeś. Poczułem trochę nadzieję, słysząc, że już 100 posłów w miarę powinno wiedzieć, jak się zachowywać. Także naprawdę jeszcze raz trzymam mocno kciuki, żeby wszystkich 460, później najlepiej też senatorów i ogólnie osoby zajmujące ważne stanowiska, żeby miało to na uwadze. My również gorąco polecamy Niebezpiecznik. Wrzucimy linki do tych pięciu zasad bezpiecznego poruszania się w internecie, czy właściwie zabezpieczania swoich kont. I myślę, że po prostu, jeżeli śledzicie nas w mediach społecznościowych, to zobaczycie, że my też śledzimy Niebezpiecznik i często udostępniamy różne rzeczy stamtąd. Także jeszcze raz gorąco polecamy. I Piotr, no, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, bezpieczności. Słuchajcie, to jeszcze raz szybko. Piotr Konieczny, założyciel i Chief Information Security Officer portalu niebezpiecznik.pl. I co, jeszcze ja w takim razie, jeżeli mógłbym szybciutko wam polecić kilka z rzeczy, które my robimy, no to już tradycyjnie InfoScan, czyli nasz newsletter. Niedawno wysłaliśmy numer wakacyjny. Teraz na wakacje będziemy mieli troszeczkę przerwę, wrócimy we wrześniu. No, ostatnio też udało nam się zdobyć nagrodę od sektora 3.0. W związku z tym możecie zobaczyć wywiad z moim kolegą i koleżanką Marcelem i Gosią na YouTubie. To też pewnie wrzucimy do opisu. Poza tym od niedawna możecie też przeczytać niektóre z naszych tekstów na portalu onet.pl. To nie będą wszystkie teksty, ale kilka z nich już się pojawiło i w przyszłości też się będą pojawiały. No i tak, no my też napisaliśmy taki króciutki tekst o tych włamaniach, o aferze mailowej. No, porozmawialiśmy o niej dzisiaj, możecie też już znaleźć go na Onecie. Mamy tam też wypowiedzi kilku ciekawych osób, w tym Łukasza Grzmota z Niebezpiecznika, także wszystko jest jakoś tam powiązane ze sobą. No i co, jeszcze raz bardzo wam dziękuję, zachęcam do czytania Demagoga i Niebezpiecznika i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Słuchaliście podcastu Demagoga, realizowanego przez Sounds and Stories. Więcej informacji o nas i naszej pracy znajdziecie na stronie demagog.org.pl i w naszych mediach społecznościowych. Do usłyszenia!